you. Pięknie. Kolejny jakiś. Ale fajnie uciekają, strasznie. Bardzo ładny. No już 40 cm ma, już taki bardziej podpasiony. Nic nie wejdzie w jedną rękę niestety. Tak jest. Super. Naprawdę jestem zadowolony. Pięknie. Kolejny taki 40-czek. Już w dłoń nie wejdzie, wiadomo. No. Leć, uciekaj, ziomek. Siema wszystkim w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Lukas Fishing. Jest 17 czerwiec, piątek, weekendu, początek. No niestety już godzina 11. No stety, ja jestem zadowolony. no co, późno się rozłożyłem, już spaliłem ognisko, rozłożyłem te duperele, zanęciłem, oczywiście pierwsze rzuty, pierwsze ryby i ta sama sytuacja dokładnie co tydzień temu. Przyciągnęła mnie ta ryba, łowię bardzo dzisiaj blisko, może 10 metrów, woda, głębokość może 1,20 m, ale brania bardzo zaskakujące i dlatego dzisiaj pomęczę tą miejscówkę i mam nadzieję, że będzie się Wam film podobał. Zapraszam Was wszystkich do oglądania. Oczywiście dwa federy klasycznie, dendrobena, pinka, na przemian, biały robak, ale dzisiaj już mogę Wam powiedzieć, że bardzo się sprawdził sam kaster. Dwa kasterki na haczyk i mega brania. Delikatne skubania trzeba obserwować, ale warto. Zostańcie ze mną, lecimy. Ten to już ciężki, kurna. Byk. Ale jaki uszkodzony. O, ładnie coś go ma. Ten też mi się nie zmieści do ręki. Duży. Patrzcie, jaki machnięty jest przez coś. Ładnie go coś żabło. Ale fajny, jest duży. Zawsze zakupuję w dobrych cenach, jak mi się oczywiście udaje, zanęty Sensasa, ale w tym roku coś tak sobie ustaliłem, że kupię ze 40 kg z firmy naszej polskiej Match Pro i tu jest duży leszcz zmieszany z aromatem karpiowym. Jakie efekty? Sami widzicie. Ładnie. Tak, już tu kasek. Piękny leszczyk, duży, elegancki. Piękny. Już z 50 będziemy. 2,50. Może mieć dzikus. Powiem Wam, jestem zadowolony i zaskoczony już bardzo. Największy. Oczywiście. Naprawdę duży. Chodź tu, mistrzu. Pięknie. Stronę ziomek. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, dochodzi godzina druga, kończę dzisiejsze wędkowanie. Ognisko zgasło, kiełbaski pojadłem, kurczaczka też i co najważniejsze dzisiaj porządnie powędkowałem. Jestem zadowolony dlatego, bo ryba regularnie meldowała mi się na haczyku, a brania były coraz mocniejsze. Ryba przychodziła coraz większa, no niestety nie większa niż te 50 cm, ale i tak mi dała dzisiaj dużo satysfakcji. Dużo miałem spiętych ryb, zapominałem się po prostu, że jestem na płytkim gruncie przede wszystkim i blisko brzegu, żeby zacinać delikatnie, a ja się zapominałem i zacinałem jak na Odrze. Mocne te zacięcia i czułem, że wyszarpywałem zanętę po prostu rybie z pyska, no ale później już pamiętałem i tak jak żeście widzieli, ta ryba mi się fajnie ustawiła, może też dzięki temu, że ten zanętę, kulę w tym roku wzbogaciłem różnym peletem, tak? I na pewno to też owocuje. No co, dzięki serdecznie za oglądanie, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku, bo szykuje się staro rzeczy albo nerka. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo niestety dojazd tam jest bardzo ograniczony, remonty, roboty i tak dalej, i tak dalej. Okres wakacyjny, tak bywa. Do zobaczenia już wkrótce, trzymajcie się. Pozdrawiam, Lukas Fishing. Ciao.